nie. Te nie. Chyba to jest ok. Chyba tak. Dzień dobry moi drodzy, witam was w dzisiejszym filmie. Słuchajcie, dzisiaj witam się z wami w łazienkowym pomieszczeniu. Ponieważ zaczniemy sobie dzisiejszy odcinek takim fragmentem pielęgnacji. Ja sobie przed chwilą zrobiłam koktajl zielony. Dzisiaj jakoś tak miałam ochotę napić się takiego szejka na śniadanie. Jest chyba najgorsza pogoda, jaka może być. Jest ponuro, pada deszcz. No i generalnie jest taka zamuła, totalna zamuła. Wczoraj zrobiłam totalną głupotę. Nie sądziłam, że na Vinted jest tyle oszustów, bo już chyba druga wiadomość taka mi przychodzi z jakimś takim fejkowym profilem, także uważajcie, nie klikajcie. Nawet sobie sama mówiłam, że totalny nieogar musiałby się na coś takiego nabrać. No i właśnie ja wczoraj byłam tym nieogarem. Dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od mojej porannej pielęgnacji, którą stosuję już przez 3 tygodnie, ponad prawie miesiąc. No i chciałabym wam o czymś powiedzieć, no i coś wam pokazać. Generalnie są to produkty, słuchajcie, z Basic Labu. Może kojarzycie, a jeśli nie, no to dzisiaj będziecie je już kojarzyć. Ostatnio miałam przyjemność testować ich produkty przez prawie miesiąc, także dzisiaj troszeczkę o nich powiem. No i chcę się z wami podzielić moimi obserwacjami, co zauważyłam, jak mi się sprawdzają. Od razu powiem, że opinia będzie bardzo pozytywna. No i zaczynamy. Pierwszym produktem, który chcę wziąć pod lupę, jest właśnie taka emulsja. Używałam wcześniej emulsji z CeraVe, która też jest bardzo fajna, ale ta skradła moje serce jeszcze bardziej. Dlaczego? Ponieważ po umyciu twarzy zostawia tak niesamowite wykończenie, takie mięciutkie, taką poduszeczkę. Twarz jest tak nawilżona, jakbym już nałożyła jakiś krem. A jest to tylko tak naprawdę przygotowanie do dalszego etapu pielęgnacji. No i co? Mogę powiedzieć, że jest bardzo wydajna. Zresztą widzicie, jak wygląda konsystencja. Ja używam emulsji już przez miesiąc, a zeszło mi jej może tyle. Nagle zrobiło mi się tak ciepło, jak założyłam tą opaskę, że jest całe czerwono. Ale otworzyłam sobie okno i idziemy z dalszym tematem. Jest to emulsja dermatologiczna do skóry wrażliwej albo ultrawrażliwej. Emulsja zawiera ceramidy, które jeszcze dodatkowo wzmacniają tą ochronę lipidową. Tak jak już wcześniej mówiłam, nie ma takiego uczucia ściągnięcia, że czegoś nam na tej skórze po umyciu brakuje. Wręcz przeciwnie, jest pięknie nawilżona, mięciutka, no idealna do dalszej pielęgnacji. Kolejnym krokiem w mojej porannej pielęgnacji jest właśnie taki serum. Dokładnie wam nazwy nie będę czytać, bo ja mam jeszcze z tym problem, wiecie, te nazwy są dosyć ciężkie, ale jest to antyoksydacyjne serum wyrównujące. Mamy tutaj probiotyk filtrat z wody ryżowej. No i generalnie te serum powoduje rozświetlenie i wyciszenie, co dokładnie się sprawdziło u mnie, ponieważ zauważyłam właśnie takie wyciszenie, takich serum zapalnych, jakichś podrażnień. Serum działa tak kojąco, można powiedzieć. Też świetnie rozświetla i ma się taką skórę pełną blasku. Zawsze daje takie 3 kropelki, sobie to rozcieram. Jak już wsiąknie, no to zabieram się za trzeci etap, bez którego teraz nie wychodzę z domu. Są 2 rodzaje, jeden jest z takim matowym wykończeniem, drugi jest z rozświetlonym. Wcześniej używałam kremu z filtrem z Nakomi, ale totalnie mi się nie sprawdził. SPF mi się od razu rolował. Natomiast tutaj jest bardzo fajna, lekka konsystencja i też nakładam jedną pompkę, nie więcej, i po prostu sobie rozcieram na całej twarzy. Tak wygląda moja buźka, która tak naprawdę jest przygotowana do make-upu. Jak nakładam sobie jakiś podkładzik, ostatnio kupiłam taki fajny nowy, no to naprawdę ta skóra świetnie się mieni, ma świetny blask, więc uwielbiam też nakładać ten SPF właśnie pod makijaż. Na stronie Basic Labu już działa mój kod ślusarczyk, tutaj powinno się pojawić. No i macie 20% zniżki na cały asortyment, ale promocje nie łączą się z innymi promocjami, także możecie śmiało korzystać. No i tyle. Mam nadzieję, że
że będę miała okazję pokazywać Wam jeszcze więcej tych produktów, testować, no i mówić Wam, które są godne polecenia. Mamy godzinę 11, ja właśnie będę się powoli szykować i wyjeżdżać do kosmetyczki, no i potem jadę załatwiać kilka rzeczy. Zrobiłam sobie tutaj szybko serek wiejski, truskawki, cynamon i dodałam troszeczkę płatków owsianych, żeby ten posiłek mnie zasycił troszeczkę na dłużej. Pasy! W drogę! Ten już po, zrobiło się nagle jakoś tak zimno, ubrałam sobie bluzę, no i teraz jadę do banku i potem jadę jeszcze do sklepu. BHP chyba. Jak wrócę do domu, myślę, znaczy nie wiem ile mi w tym banku zejdzie, mam nadzieję, że jak najszybciej, no to jadę do domu, przy okazji chyba też podjadę po Rafała, no i będziemy się zbierać do tej galerii. Szybko było, na szczęście moje całe konto bankowe jest w porządku, natomiast babeczka mi powiedziała, że gdybym kliknęła w ten link, który mi przesłali już potem, wtedy moje wszystkie pieniądze z konta by zniknęły. Po prostu tak się cieszę, że nie kliknęłam na ten link, bo nigdy nie klikam w linki, a że wcześniej myślałam, że tak trzeba zrobić, żeby pobrać etykietę, no to się dałam złapać, na szczęście nie do końca, więc naprawdę uważajcie, nigdy nie klikajcie żadnych linków, bo wtedy już jest po sprawie, na Vinted, na Allegro tych oszustów jest pełno. Kupiłam sobie takie ładne komplecie. Tutaj mam taką miseczkę, dosyć głęboka, ale podoba mi się, że jest taka malutka, a pojemna. Do kompletu taki talerzyk też malutki, będzie fajnie wyglądać na zdjęciach. W zasadzie jadę do sklepu BHP po buty. Tak, muszę znaleźć jakieś buty. Nagrywasz już? Pewnie do góry dodam mi ponad. Idąłem właśnie na ciebie. Ale... Pamiętajcie, łapki, subskrypcje. Dobra, bardzo dobry. Jeśli chcecie zjeść coś zdrowszego niż na przykład McDonald's, to bardzo polecam salat Story. Spodenki bym kupiła, ale muszę je podwijać, bo jak są takie, no to patrzcie co się robi. Nie. A bluzka w sumie spoko, ale chciałam, żeby to właśnie był taki komplet, a jak nie mam dobranych spodenek, no to pewnie będzie problem z dobraniem takiego samego odcienia. Rafał. Witam się z Wami po przerwie. Właśnie wróciłam z Galerii Katowickiej, troszeczkę się nachodziliśmy. No i jest godzina 20, ja właśnie szybko się ogarniam i jadę od razu na siłownię. Dzisiaj jakiś taki dziwny dzień, naprawdę dziwny dzień i mam wrażenie, że jest nagle tyle wydatków przed tym wyjazdem. Dodatkowo wczoraj prawie zostałam oszukana, dzisiaj dostałam mandat, więc nie wiem co się dzieje, ale już chcę jechać, bo po prostu coś jest nie tak. Pokażę Wam szybciutko co kupiłam. Pierwszą rzeczą no to tam kupiłam sobie jakieś dwie pary majtek z H&M-u. One są mega wygodne i bardzo je polecam. Kolejna bluzka to jest taka bluzeczka, mam również brązową. Może ta sukienka nie wygląda ładnie na żywo, ale naprawdę jest śliczna. Jest śliczna, jak się założy jeszcze kolor brązowy. Taki secik z Zary. Ja ostatnio mam jakąś fazę na ten kolor. Zresztą po Instagramie możecie zobaczyć, że mam tam takie spodnie i bluzkę. No idealnie będzie pasować do tych spodni. Już sobie ostatnio kupiłam. Takie, że po prostu będę jedną wielką smerfetką. Widzimy się na treningu. No i wrócę też późno, więc najprawdopodobniej kupię sobie jakiś szejk białkowy jako kolację.
muszę mówić już naprawdę bardzo cichutko, także przepraszam. W zasadzie poszłam się myć, zrobiłam pielęgnację i idę spać. Jutro czeka mnie też bardzo intensywny dzień. I przypomnę, jeśli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to właśnie masz okazję, żeby kliknąć ten czerwony guziczek. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!